Hej, cześć, siema, no witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z tej strony wojsko.pl94. A ja zapraszam was na drugi odcinek nagrywany zaraz po poprzednim z gry Call of Duty Modern Warfare 2 z operacji specjalnych. Kontynuujemy operacje specjalne Alpha i zajmiemy się teraz kolejną misją pod tytułem Uniki. Użyj karabinu snajperskiego, aby przemknąć się pomiędzy patrolami nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela. Musisz być sprytny. Tutaj na weteranie przejdziemy, gdyż jest to najłatwiejsza misja, jaką można zrobić na weteranie. Zróbmy to. No właśnie. Przejdźmy tą misję na weteranie. Co ja tu mam? M14 EBR z, EBR z lunetą i tłumikiem. To się przyda w chuj. Dobra. Teraz to teraz wiecie, dlaczego musiałem się położyć w tamtym miejscu. Dobra, idziemy dalej. Najlepiej na kuckach. Wtedy nas trudniej dostrzec. Przez co poruszamy się ciszej. Dobra, jak oni sobie tam przejdą, to nie pójdziemy dalej. Oczywiście można tych wszystkich zabijać i tak dalej. I teraz uwaga! Mały spoiler dla tych, którzy będą albo szukają w Call of Duty Modern Warfare 2 danych wywiadowczych. Kampania dokładnie w tym samym miejscu, w tu znajduje się jeden laptop z danymi wywiadowczymi do osiągnięcia. Tak więc, no, czy to jest, tak, to jest ten, dobra. Tu powinniśmy mieć tych dwóch właśnie. Ich można bez problemu zabić, nikt się o nich nie dowie. I teraz tak, tutaj pod żadnym kurwa pozorem, ale to pod kurwa żadnym nie strzelamy kurwa do nikogo, jeśli nie chcemy dać się wykryć. Tych tutaj przepuszczamy, tamtych staramy się nie prowokować, a tych szczególnie. Przepuszczamy ich i idziemy tędy, tylko w taki sposób, żeby nikt nas nie zauważył. Trzeba też trochę poczekać, aż ten kolega tutaj z psem sobie pójdą właśnie. Ale to jest najlepszy. Teraz najlepiej się położyć i zacząć czołgać. Zaraz wam powiem, gdzie dokładnie. Oni też za chwilę sobie pójdą, tylko muszą... Tu goś musisz sobie przejść, by ci mogli pójść i teraz tak. Idziecie tutaj, tędy i przychodzicie i jesteście za tymi rurami, przez co nie musicie się bawić z tymi kutafilami. Po czym ponownie jest dwóch gości, których bez problemu likwidujemy. Biegniemy. I śledzimy, jesteśmy. 3,25. Widzicie? 4 ofiary na weteranie bez problemu. Nie dałoby się to zrobić jeszcze szybciej, ale mój najlepszy czas wynosi 3 minuty, sekundę 65 setnych. Ale kurwa, ja nie rozumiem, jak najlepszy czas IW może mieć 43 sekundy 65 setnych. No to jest chyba biegnięcie na YOLO. Ostatnia misja operacji specjalnych Alpha. Zawieszenie. Przebij się szybko przez siły nieprzyjaciela znajdujące się na moście i dotrzyj do bezpiecznej strefy. Tego na weteranie
Można to zrobić oczywiście. Wszystkie misje można przejść na weteranie, ale to trzeba znać na pamięć, a mi chodzi o to, żeby wam w miarę jako tako pokazać. Co ja tu mam? Desert Eagle i Starha z celownikiem laserowym. Tak, kurwa, w chuj laserowy, jak to jest, kurwa, kolimator. No, w chuj! Dobra, chuj z tym, idziemy. Prawie 300 metrów od nas, ale... Co to dla nas? Dla doświadczonych żo... Oho. Wow! Kurwa, tu obok mnie się gościu na linię zdesantował! To hump jest wrzony. A dobra, prawie całą linię żeśmy tutaj wybili. Co się... Chcieli... się podesantowali tutaj przy nas. Z tej strony. Ała, nie bij mnie, kurwa! Nie wolno ci! Ja tu rządzę! Gięcie! No, to nie jest ciekawe. A. Czy jest tu ktoś jeszcze? Na pewno ktoś tu jeszcze jest. Ale dobra, ważne, że trochę Niemców udało się... Niemców. Kurwa. Rosjan przetrzebiłem. Oczywiście piękny pocisk musiał zrujnować most. W sumie cholera wie, jaki to jest most. Nie wiem, ja tego miasta nie kojarzę, nie wiem. No, na pewno San Francisco to nie jest, ani to też nie jest. No, zrozumiałem. Tak, teraz przybędzie Mi-28 Havok, który będzie nas wkurwiał. Albo weźmiemy RPG-7 i mu przywalimy. Ale jeszcze nie teraz. On musi właśnie, on zmienia miejsce. Za chwilę będzie napierdalał. Ale nas to nie interesuje. Bo już jest kupą złomu. Chyba się zablokował. Dobra. Wyciągam moją super ekstra kurwa zajebistą śmiercionośną w chuj broń, czyli Starha. Od razu powiem wam, że Starha był... jeśli chodzi ogólnie o karabin Starha, to Modern Warfare 2 było pierwszą grą, w której w ogóle spotkałem się z tym karabinem. Jakie kurwa tekstury, no to jest gra z 2009 roku, tak więc nie oczekujmy, nie wiem, super rewelacji. Chociaż wiecie, no może ta gra doczeka się wstecznej kompatybilności na Xboxie One i będzie wyglądać o wiele lepiej. Zresztą tak jak chociażby Call of Duty Modern Warfare 3, które ma właśnie wsteczną kompatybilność. I na Xboxie One wygląda, no wiadomo, tak, o wiele lepiej niż na Xboxie 360. Tutaj po kolei metodycznie będę ich eliminować. Najlepiej się po prostu nie spieszyć. Tu jest, dobra. Słyszałem wyrzutnie rakiet. Ten pożar mi utrudnia. Nie wiem, rzucę tam granat. Najlepiej dwa. Tak, RPG masz. Dobra, no to...
Jeszcze jeden granat, tak dla pewności. O, i dostałeś tym granatem. Nie, dobra. Nie chcę, żeby to mi wybuchło w twarz, to ja przejdę sobie lewą stroną. No i pięknie. 4,50, 35 zabity. A wtedy 4,22, najlepszy czas. 53 sekundy! No tak, jak się biegnie na YOLO. Operacje specjalne, brawo. Samoloty AC-130, wyścigi na śniegu, działka wulkan z eksplodującą amunicją. Dla każdego coś się znajdzie. Strażnik. Siej spustoszenie z pokładu AC-130, osłaniając swojego partnera. Żeby wykonać tą misję, wymaga dwóch graczy. Tak więc wam jej nie pokażę, niestety. Ale kto wie, może kiedyś wam pokażę zarówno tą, jak i następną z dwoma graczami. Słuchajcie, lista zabitych. Jak najszybciej wyeliminuj dużą liczbę przeciwników. Zabijając szybko wrogów, otrzymujesz większą premię. Tu wiem, to tutaj normalne. To jest czasami tak kurwa ciężko, nawet na doświadczonym, że... szkoda gadać. Zdobądź 30 tysięcy punktów. Zabijaj szybko, żeby zdobyć dodatkowe punkty. Starcha z celownikiem laserowym? Kurwa, celownik laserowy w chuj. Może to jest kurwa kolibator. Dobra, jedziemy z tym. Można się bronić tam przy tym śmietniku? Ja się tak wiele razy broniłem, ale... No jak widzicie, można też zrobić to w ten sposób. O kurwa, granat! To jest przeciwnik! Z dwóch! Oczywiście nie musicie iść tak jak ja na YOLO, tak? M1000 nie, pal. Oczywiście ja wam tylko pokazuję tak jak to, ta misja wygląda, na czym polega. Au. Dobra. BTR 80. Nie, przepraszam, to jest BTR 90. Za BTR-a jest 4000 punktów. Wiecie co? Spróbujemy. O nie! Ale zanim nie spróbujemy... Ja spróbuję. Postaram się wyeliminować jak najwięcej tych skurwipał. Jedzie BTR! Kurwa! A nie, dobrze, mówiłem, BTR 80, okej. Dobra, teraz ja się wrócę po mój pistolet, który gdzieś tu zostawiłem. Tu jest, dobra. Dobra, przejdziemy sobie teraz tędy. Lewą stroną, w kierunku świetnika. Oczywiście tak wygląda rozwalony Pavlo. Tak, ja ci dam prajtydnika, czekaj kurwa. Nie żyjesz kurwa. To jest jedna z niewielu okazji, gdzie możecie zobaczyć wnętrze Pavlova. Poprawiłem swój najlepszy wynik. 2,42,05. Ehej. Łatwe, dobre trafienia, 26, zabicia bez litości, 0, najlepsza kombinacja, 5. Yeah! A, poprawiłem swój czas! Nie jestem z siebie dumny.
Dalej. Saperzy. Ścigaj się z czasem na targu w faweli i rozbrój wszystkie ładunki wybuchowe, zanim będzie za późno. Czy mamy czas? Mamy czas, w chuj. Dobra, normalny. Dobra, jedziemy z tymi kurwami. G18 Akimbo i M1014 z trójwikiem holograficznym, jak najbardziej. Dobra, G18 Akimbo, jedziemy z kurwami. 5 minut mamy. Na spokojnie się kurwa wyrobi. Powinienem wyrobić. Pierdalaj. Zanim będziecie rozbrajać bombę, najpierw pozbądźcie się wszystkich kutafilów. Więc tu gdzieś. Dobra, już wszyscy? Dobra. Okej. Okay. No to rozbrajam bombę. Dobra. Jedna mniej, jeszcze trzy. Rozbrój ładunki wybuchowe na targu w faweli. Jest. Wybuchowe w mieszkaniu, w sklepie w faweli. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. O kurwa. Dobra, zabiję cię. Łap. Nie, może zginiesz, może nie. Dobra, chuj tędy. Szybko! Chuj, rozbraja. Nie, nie rozbrajam. Ostatnie magazynki. Ups, potrzebuję broni. Mini Uzi. Niech będzie. Dobra, M1014 z trójkiem holograficznym się. Dobra. Jedziemy z nimi, przejdę tędy. Chuj, czy tu tam. Okej, dobra. Nie pójdę tędy, pójdę tędy. Nie żyjesz, kurwa. Wyjdź, kurwa. Dobra, mamy czas na spokojnie. Albo kurwa nie. W sumie mogłem to też odrzucić, ale nie wiedziałem też. Jeszcze jeden? Nie, dobra. Dawaj bombę, rozbrajaj. No teraz możecie zobaczyć, co tu jest. Yeah! Ile? 3, 2, 30, 27 ofiar. Pięknie. Poszło szybko, sprawnie i zabawnie. Wyścig! Ścigaj się na skuterze śnieżnym, unikając drzew, skał oraz przepaści. Szacowane siły wroga minimalne. Ukończ wyścig w ciągu 2 minut. Ukończ wyścig w ciągu 90 sekund. Ukończ wyścig w ciągu 70 sekund. No tak, to są takie misje, gdzie nie ma czasu. Znaczy się jest czas. Ale no, jeśli żeby coś zrobić, to potrzeba określić. No kurwa, Jezu! Nie umiem jeździć skuterem śnieżnym. Nigdy nie jeździłem. Chyba, kurwa, pozabijałem się tam. Przytrzymaj te, żeby strzelić. No kurwa, co wy nie powiecie? Ciekawostka, jak wy jedziecie tędy i pojedziecie na wprost, to właśnie tu, gdzie minąłem, będą dane wywiadowcze. Taka ciekawostka. O Boże, cofnij! No zjebałem to. Ktoś się wyjebał. Ale teraz ja kogoś wyjebałem. Zabiję was. Mam G18 i nie zawaham się go użyć. I wypierdalać. Czekajcie.
Teraz wypierdala. A kurwa, gincie, kurwa, wszyscy! Mówiłem wszyscy! Wszyscy mówiłem! No nie kurwa, tylko wybrani. Zostawcie mnie w spokoju, chcę uciec stąd. Zostawcie mnie. Czy będzie na pierwszą gwiazdkę, na trzy gwiazdki? Nie. Chuja nie będzie. Nie. No ni chuja. Ale będzie na dwie gwiazdki. Gdybym wtedy tam nie spierdali to. Jeden 17, 65, 17 ofiar. Dobra. Wielki brat. Eksplodująca amunicja, działko Wulkan, śmigłowiec Black Hole, oczyść drogę. Wymaga dwóch graczy. Operacje specjalne Charlie. Próby czasowe, wybuchowe włamy, złomowisko, przeciwnicy w kamuflażu, robi się nieco trudniej. Ukryty, unikaj patroli nieprzyjaciela i snajperów w kamuflażu znajdujących się w pobliżu Czernobyla. No tutaj przejdziemy na doświadczonym. Na doświadczonym. Mamy czas? Mamy czas. Mamy jeszcze jakieś 12 minut. Około. Zróbmy to. Kurwa, naprawdę? Co to masz? Intervention z tłumikiem. Interwencją z tłumikiem. Mamy tu pierwszego delikwenta. Dobra, przejdziemy ten innym. Tam mamy dwóch delikwentów, których możemy zdjąć jednym strzałem. No właśnie. A, dziękuję. Dobra, teraz będzie snajper. Wiecie skąd wiedziałem? Pograłem w tą na weteranie, więc... No właśnie, tak mniej więcej wygląda. Teraz może... I powiem wam szczerze, tak mniej więcej wygląda weteran. Jeden z... dwa, maksymalnie dwa strzały, jesteście trupami. Teraz wiem, że tutaj nie ma nikogo, więc mogę przejść na spokojnie, chociaż... Nie, nie. Czy mogę przejść na spokojnie? Nie, nie mogę przejść na spokojnie, ponieważ tu będzie snajper zaraz. Chyba dokładnie tutaj, o. Przy tym drzewie. Mówiłem! Ciekawostka. Tu zaraz będzie snajper. Dwóch! O, jeden myśli, że, nie, że go nie widzę. Aż się dostałem od, raz, dwa, od czwartego snajpera. Tak mniej więcej wygląda... Pytanie... On sobie gdzieś... Widzę cię. Dobra, kurwa. Hono tu. Hono tu, suko. Tu leżysz, kurwa. Dobra. Jesteś trupem, dziwko. Przecież kurwa byłem szybszy. No, zabiłem cię. Wiem, że tutaj zawsze na weteranie jeszcze gdzieś w tych okolicach czaił się jeden snajper. I tym razem się nie myliłem. Pytanie, czy tam na wieży będzie snajper? Tak, będzie snajper, już go widzę, ale... Wy pewnie nie. W sumie ja go... Teraz go nie widzę, w ogóle kurwa. Ale widzę trzech... Trzech skurwysynów. Dobra, wiecie co? Spróbuję spróbuję zabić tego. No i chuj. No to... No to tyle, jeśli chodzi o unikanie. Czy tu jest gość? Tak, widzę cię, ale nie... nie... O, tu jesteś dokładnie. Trafiony, no kurwa, wiadomo, że trafiony. No panie, kurwa, jestem specjalistą. Czy zabiłem skurwiela? Zabiłem.
No. Dobra, jesteśmy przy cerki. Gdzie co? O, macie, to jest nas. Czyli co był tutaj, na tej dzwonnicy. Wejdziemy sobie teraz na nią, bo właśnie z niej jest bardzo dobry widok. Chodzi dwóch, tu jest trzech, tu jest pięciu. W budynku jest chyba jeszcze jeden. Tego co pamiętam. Chyba, a, jeden albo dwóch. On wchodzi teraz do cerkwi, ale spokojnie. On wejdzie sobie tutaj, mniej więcej w tym miejscu będzie się poruszał. I teraz tak, trzeba trochę poczekać. Najpierw zlikwidujemy sobie tych. Jednym. Dobra. Zginęli. I teraz tak. Po cichutku schodzimy. To tak, żeby z tej drabiny nie spaść. To jest przeciwnik, dobra, jego można zostawić. Chociaż z drugiej strony. Dobra, chuj, zostawię go. Tak wiem, to może być bardzo głupie. Bo jak mnie odkryją, to. Słyszę radio. A jak słyszę radio. To znaczy, że tu jest przeciwnik, kurwa. Zobaczcie, jak niewiele brakowało, żeby zobaczył ciało. Stał w tym miejscu. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem on nie zauważył tej nogi, ale niech mu kurwa będzie. Pytanie, czy ten kutafil? On się tam patrza? Tak, on się tam patrza, bardzo dobrze. Ja mu nie będę przeszkadzał w tym, gdzie on się patrza. Nie zamierzam. Dobra, teraz też wypadałoby zrobić super sneaky ekstra kurwa akcję. Po cichaczu. Po cichutku, powolutku. Jeśli gracie we dwóch, dobrze jest, żeby jedna osoba poszła właśnie na tą dzwonnicę, a druga, żeby przemierzała okolicę. Znaczy się wiecie, ten teren za budynkiem i tak dalej, nie? Jesteś za samochodem? Jesteś, dobra. Mogę cię zabić. Ciebie też zabić. Trzy naboje. To jest... W tym budynku ktoś jeszcze jest. Właśnie tu jest jeszcze jeden. I teraz snajperzy, kurwa, przekleństwo teraz w tej misji. Wiecie, pierwszy etap, chuj tam, to jest, można przejść. Kurwa drugi, teraz. Co się odbywa, to co się tu odpierdala, może was tak wnerwić, naprawdę. Wiem, że jeden snajper jest gdzieś tutaj właśnie. Dziękuję za to, że mi się ukazałeś. Cholerny cymbale. Widzę. Albo przynajmniej widziałem. Nie wiem, czy teraz tu wyjdziesz. Chyba powinieneś, nie? Albo? Nie. Gdzieś tutaj jesteś.
Trafiłem cię teraz chyba. Chyba tak. Aha, strzela z niemieckiego Waltera 2-2000. O kurwa. No, widzicie? Widzicie? Dwa strzały i was nie ma. A wy mówicie, że to jest... bo pewnie myślicie, kurwa, bułka z masłem. No chuja tam. Widzicie? Chcecie się wycofać, a to no ni chuja. Znajdzie was jakiś snajper i wam dojedzie. Dobrze, moi drodzy, ale tym oto nieudanym akcentem zakończymy operacje specjalne i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!